Cześć, witajcie. Z tej strony Bartosz z kanału Stowie z Elektroniki. Witam Was w trzeciej części odnośnie naszej anteny pętlowej na zakres fal długich, średnich, no i powiedzmy krótkich. Myślałem, że dwie części temat bardzo dobrze rozwiążą, ale pojawił się pewien problem nieoczekiwany. Teoretycznie antena działa bez zarzutu, czyli jest wszystko ok, nie ma z tym problemów, można stroić odbiorniki radiowe, ale zauważyłem, że podczas podawania zbyt wysokiego sygnału są wprowadzone zakłócenia i to dosyć widoczne, tak jakby po prostu nie dopasowywała się ta antena do generatora. Powiem tak, zapoznałem się troszkę jeszcze z literaturą, z naszymi polskimi dokumentacjami, które na przykład udostępniała Unitra, Diora, Kasprzak, Eltra, i na przykład bazując na dokumentacji technicznej odbiornika Śnieżka 3 R310 jest podany schemat anteny indukcyjnej do pomiarów torów AM, czyli teoretycznie coś takiego jak mamy tutaj akurat na podstawie anteny pętlowej z jakiejś tam wieżyczki, typowo gdzie się podpinało pod wieżę i można było odbierać fale na zakresie AM, ale jest oprócz tego bez schematu podany podłączenie do generatora oraz, że w tej antenie, czy tam w antenie testowej do pomiarów jest jeszcze zamontowany rezystor. Służy on dopasowaniu po prostu anteny do generatora, żeby nie spowodować zbyt dużego prądu, który płynie tutaj przez antenę, jak również przez generator, żeby nie uszkodzić generatora, co powoduje, że ta moc wypromieniowana jest zbyt mocna i w efekcie mamy podczas strojenia zakłócenia, czasami zniekształcenia przy mocnym sygnale ustawionym na generatorze. Więc bazując na dokumentacji, akurat w tym przypadku do odbiornika Śnieżka 3, gdzie jest podany schemat takiej anteny, ja go tutaj gdzieś u góry umieszczę na filmie, będzie można sobie zobaczyć, o co konkretnie mi chodziło. Jest to konkretny schemat, jak wygląda antena, jaka jest średnica tej anteny. W tamtym przypadku jest podana średnica około 60 cm. No my tu nie mamy 60 cm, raptem tu może być 15 cm, jeżeli chodzi o tą antenę. Ale jest po prostu podany, wyrysowany generator, jest podany prosty wzór, że łączna wypadkowa rezystancja przy antenie indukcyjnej do pomiarów toru AM powinna wynosić 409 ohmów. Uwzględniając tutaj należy oporność wewnętrzną generatora naszego, czyli tutaj w tym przypadku mojego Lewala VP8193D oraz rezystora, który musi być tutaj w tej antenie jako tak gdyby dodatkowe obciążenie, i łączna wypadkowa rezystancja 409 ohmów. W związku z tym, żeby obliczyć rezystor, który musi być zamontowany w tej antenie, jeszcze zobaczymy, czy zamontujemy go tu pod spodem, czy ukryjemy go we wtyczce, zaraz zobaczymy. Ale podstawiając do wzoru, mamy dwie wiadome, jedną niewiadomą. Wypadkowa rezystancja musi być 409 ohmów. Nasz generator, który tutaj mam, wyjściową rezystancję ma 50 ohmów. Czyli rezystor, który musimy zamontować do tej anteny, w granicach 360-370 ohmów możemy zamontować, czyli będziemy mieścić się w tej granicy 409 ohmów. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się za montaż tego rezystora. Tutaj widzę, że mocno to pościskałem. Nie, to tutaj nie chcę tego uszkodzić. W takim razie zamontujemy sobie to we wtyczce sygnałowej. Tutaj z tego co pamiętam było dużo miejsca. Ok. Tak to wygląda. To co ostatnio było pokazane w części drugiej. Koszulka naciągnięta na
przewód, ładnie tutaj zaizolowany, zaciśnięty szczypcami, szczękami zacisk na końcówce wtyczki. Przewód jest usztywniony, trzymie, a my będziemy musieli wziąć i gdzieś tutaj miałem wskaźnik, uciekł, widzę, o jest. Będziemy montować rezystor na żyle gorące, czyli tutaj. Wylutujemy go sobie z tego środkowego pinu. Wyprowadzimy przewód na zewnątrz. Wlutujemy rezystor 360 ohmów, zaizolujemy go koszulką termokurczliwą, a do drugiej końcówki podlutujemy ten przewód. Tak więc mamy już tu wszystko przygotowane. Rezystory 360 ohm, 0,25 W, spokojnie wystarczy. Jedna sztuka spokojnie nam tu wystarczy. Jest to rezystor 360 ohmów. Dla pewności możemy sobie miernikiem zmierzyć, czy ten rezystor posiada taką wartość. Mam tu pod ręką akurat, wam pewno znany, taki prosty miernik domowy, który używam akurat w domu, jak jestem. Zmierzymy sobie wartość. Zgadza się 355, czyli tak z błędem tolerancji 360 ohmów ma ten rezystor. I postaramy się go zamontować w naszej antenie. W takim razie potrzebujemy do tego oczywiście cyny. Przydatne będą koszulki termokurczliwe, szczypce do obcięcia rezystora, jakiś wkrętaczek, ewentualnie nóż, jak będzie potrzebny. No i co najważniejsze, lutownica, moi drodzy. Już tutaj mamy stację przygotowaną. Odpalamy stację. Lutownica się nagrzała, mamy 300 stopni, to teraz możemy spróbować ten nasz przewód ze środka wylutować i poprawimy ten dodatkowy tutaj opór w tej naszej wtyczce, aby nie było problemów z generatorem. Powiem wam, że przez to, że zaciśnięty jest ten przewód, jest to naprawdę tutaj bardzo ciężko go może się skończyć tym, że jest, przewód został wyciągnięty, ale zdarło nam się tutaj końcówka wtyczki. Ok, mamy nasz przewód wyciągnięty ze środkowego pinu wtyczki BNC. Teraz jedna strona tego rezystora zostanie wlutowana do środka wtyczki. Tą końcóweczkę możemy pobielić. Ok. Użyjemy oczywiście topnika. Pamiętajcie, topnik to wasz przyjaciel.
kurczę, to taki zabieg naprawdę troszkę utrudniony, w związku z tym, że już tutaj mieliśmy polutowane. Ważne, żeby trafić idealnie do środka strony ze starą sąsiedzią do tej dziurki, którą poprzednio zalutowaliśmy cyną. Ok. Zostało to ładnie wlutowane w środek. Jedyne co widzę, byśmy musieli poprawić to nadmiar cyny, który jest z drugiej strony wtyku. Zwiększę sobie troszkę ogrod, żeby podwyższyć temperaturę miał. Przypadkowo nam się tutaj już nie wypadł rezystor, będziemy musieli go jeszcze raz podgrzać i końcówkę wsunąć. Ok, teraz powinien. Ok, mamy wlutowany nasz rezystor. Wtyczka jest tutaj bardzo mocno usztywniona, więc nic nam tutaj luźnego nie lata. I jedyne wyjście, którym wpadłem na pomysł, żeby podłączyć tą część tutaj rezystora. Zobaczcie. Czyli ten przewodzik podłączyć do tej części, to naciągniemy sobie koszulkę termokurczliwą na rezystor i na końcówkę tutaj wtyczki BNC. I wolny koniec zamkniemy tak, żeby szło tą wtyczkę, ten przewód do tej końcówki podlutować. Więc tak to wygląda. Rezystor, jak widzicie, jest wlutowany do środka. I możemy śmiało po prostu teraz wybrać koszulkę termokurczliwą i zaraz dotniemy wyprowadzenie rezystora na odpowiednią długość. Jak to się udało, otwierało. Coś tutaj sobie zaraz dopasujemy, co by nam pasowało idealnie na ten rezystorek. Czy taka koszulka nam to będzie pasować? Powiedzmy, że końcówka jest za... Ok, czyli możemy zastosować zieloną koszulkę. Kolor tutaj oczywiście, moi drodzy, nie ma nic do mówienia, a chodzi tylko o to, żeby zaizolować również nie środek. Czyli możemy sobie teraz ten rezystor na kontynuację za ładnie zagiąć. I byśmy potrzebowali mniej więcej coś takiego. Takiej długości. I dzięki temu końcówkę tutaj delikatnie podegniemy do góry, podlutujemy do przewodu. Przewód również tutaj część się zaizoluje jeszcze też koszulką termopoczliwą, więc będzie idealnie. Ok, to teraz sobie odmierzmy, ile musimy tej koszulki wykorzystać. Czy wystarczyłoby mniej więcej, powiedzmy, tyle. Możemy tą koszulkę już założyć na nasz rezystor oraz wyprowadzenie. Możemy wykorzystać bardzo znane i przydatne narzędzie, również w warsztacie, jest to zapalniczka. Akurat nie mam tutaj hotera. Hoter jest na warsztacie. Więc w domu nie mam tej drugiej stacji, a niestety posiadam tylko i wyłącznie jedną taką stację. Ok, i teraz, tak jak już wspominałem, tą końcówkę tutaj możemy spokojnie zagiąć. Tutaj
lutownica z temperaturą zmniejszyła widok do 300 stopni już. Spokojnie jest to wystarczające. Tutaj, żeby nie zrobić zwarcia, widzę, że izolacja przy podgrzaniu się mocno nadtopiła. Zabezpieczymy to. Taką koszulką. OK. Kawałeczek wystarczy. Tu chodzi o to, aby tylko i wyłącznie połączyć te dwa punkty, czyli wyprowadzenie naszego rezystora z kabelkiem żyły środkowej naszego tutaj przewodu. A zaznaczam, że nie chcę po prostu rozmontowywać tego zacisku, tego lutowania. Po prostu musiałem to wszystko od początku robić, a jeszcze by się to złamało i by się skończyło tym, że byśmy musieli wykorzystać nową wtyczkę i cały proces zarobienia zrobić jeszcze raz. OK, zobaczmy, czy taka długość tutaj nam wystarczy. Czy to tutaj wcisnę pod spód, tak aby tamtą końcóweczkę też zaizolować. OK, może być, tylko to jeszcze troszkę za długo. Ktoś powie, że kombinuję, mógłbym to rozmontować, no ale nie chcę robić sobie dodatkowej pracy. Oczywiście wtyczka i przewód jest działający, bo jak tutaj poprzednio na drugiej części tego filmu widzieliście, że to rozwiązanie działa idealnie. Generator chodzi, przesyła sygnał, tak więc nie ma potrzeby kombinować za dużo. OK, mamy ten kawałek zaizolowany, nic się złego tutaj nie dzieje. To teraz zostanie nam tylko i wyłącznie, zobaczę, czy mam tutaj szczypce płaskie, mam tą końcóweczkę tego rezystora, o której wam wspominałem. Zagniemy pod kątem 180 stopni, aby łatwiej było podlutować to do tego środkowego przewodu. O, naszej anteny. Oczywiście dajmy troszkę topnika. Jakby ktoś się pytał, jest to jakiś topnik firma Kingbo RMA218. Używam tych topników często w serwisie. To jest już kolejna fiolka, którą mam. I powiem szczerze, nigdy się nie zawiodą. Fajne. Zawsze jest płynny, nazwijmy to, ten żel. OK, teraz oczywiście wystarczy delikatnie podlutować końcówkę tego rezystora do przewodu. Weźmy sobie tutaj na końcówkę trochę toksyny. OK, mamy podlutowane. I takim to sposobie zrobiliśmy sobie, a raczej poprawiliśmy antenę do pomiaru torów AM w odbiornikach radiowych w zamontowanym rezystorze tutaj we wtyczce. Jest to poprawione nasze tutaj rozwiązanie, bo w drugiej części o tym nie mówiłem. Możemy jeszcze dla pewności dokonać pomiaru naszej anteny. Jak już wspominałem, proszę się nie śmiać, nie komentować, że używam tego miernika, bo to jest typowo miernik domowy, a jesteśmy w domu. Na warsztacie, jak będziemy kręcić filmy, cokolwiek, to tam mam inny miernik. W momencie pomiaru między obudową a gorącym pinem wtyczki powinno być 360 ohmów. Dalej, gdzieś tutaj źle dotykam chyba.
Zgadza się. 360 Ohm. Czyli nasza antena w tej chwili przy pomiarze i dla generatora będzie obciążeniem 360 Ohm, czyli dodając do wzoru, czyli R1, czyli nasz rezystor, który tutaj jest glutowany i zaizolowany koszulką, czyli rezystor o rezystancji 360 Ohmów, nasza antena plus oporność naszego generatora da nam łącznie wypadkową 409 Ohmów, czyli mieścimy się w tej granicy. Tak więc, moi drodzy, teraz możemy zamknąć tą część tutaj wtyczki. Końcówka powinna nam tutaj ładnie wejść w tą izolowaną część. Delikatnie ją tutaj dogniemy. Nie będzie nam tutaj nigdzie powodowało żadnego zwarcia, żadnego niekontaktu. O, mamy ładnie to zaizolowane. Jest tworzona ta koszulka ochronna. I teraz możemy już skręcić wtyczkę, dzięki czemu, tak jak wspominałem, udało się nam to zmieścić we wtyczce, ten rezystor. Tu muszę chwycić, żeby przyblokować wtyczkę, żeby to skręcić. OK. Tak to w tej chwili wygląda, czyli mamy poprawioną nasze lutowanie. I moi drodzy, co by zostało, to w tej chwili dokonamy sobie pomiaru testowego naszego odbiornika, czyli weźmiemy sobie odbiornik, tak jak poprzedni odbiornik Monika, i spróbujemy puścić sygnał z generatora na wszystkich trzech częstotliwościach, które ten odbiornik posiada, czyli zakres fal długich, zakres fal średnich oraz zakres fal krótkich. Tak więc, moi drodzy, ja przygotowuję stanowisko pomiarowe, uprzątnę to tutaj na biurku i wracamy w kolejnym ujęciu. Cześć, witam w drugim ujęciu. Jak widzicie, mamy nasze radyjko Monikę już wyciągniętą. Na nim będziemy przeprowadzać test tej naszej anteny po tej właśnie przeróbce, którą widzieliście na filmie. Tak jak już mówiłem, radio Monika jest sprawne. Coś tam odbiera. Próbowałem złapać program pierwszy polskiego radia, ale niestety mam bardzo małą propagację fal w dniu dzisiejszym. Niebo jest zachmurzone, są zakłócenia tutaj w okolicy, więc próbuję łapać, ale niestety mam sam szum. Co będziemy potrzebowali? Nasze radyjko, mamy trzy zakresy, długie, średnie, krótkie. Naszą antenę. Generator, który widzicie, już ustawiłem na niej częstotliwość 150 kHz. Tak więc, moi drodzy, co by nam zostało? Podłączyć wtyczkę do naszego generatora. Wtyczka podłączona. Trzeba sobie położyć tutaj, żeby nam nic nie przeszkadzało, żeby drugi aparat nagrywał nasze ustawienia. I tak, moi drodzy, odpalamy nasze radyjko i powinniśmy usłyszeć sygnał z generatora na częstotliwości 150 kHz. Próbujemy skrolić. Mamy. Coś gdzieś nie kontaktuje. O, prawdopodobnie jest za śniedziały przełącznik. O, im bardziej przybliżymy do anteny, oczywiście będzie głośniej. Wiemy, że radyjko jest kierunkowe, bo ta antena jest ferytowa. Dobrze, czyli wiemy, że 150 kHz działa. Weźmy sobie, ustawmy radio na przykład 180 kHz. Na długim ujęciu będzie widać ustawienie kHz, które ustawimy sobie za nową częstotliwość. 180.
mamy 180 kHz. Im bardziej przybliżymy, jest głośniej. Spróbujmy ustawić sobie radyjko na zakres 230 kHz. 230, 0, Enter. Prawie się wstrzeliliśmy idealnie częstotliwość. O! Wiemy, że radyjko odbiera. Sprawdźmy końcówkę pasma, 285 kHz. Przecinek 285. Mamy końcówkę fal długich. Czyli nasze radyjko odbiera sygnał z generatora. Coś ten przełącznik, tu widzę, nie kontaktuje z tyłu. Co go poruszę, to działa raz nie trzeba by go wyczyścić. Ale szkoda, bo radio ma oryginalną plombę z Eltry, więc nie chciałbym jej łamać. O, przycisnę palcem, to będzie działać. Mamy 285 kHz. Czyli to jest końcówka zakresu fal długich. Ok, spróbujmy sobie sprawdzić zakres fal średnich, czyli polecimy od 525 kHz, czyli cofnijmy sobie na początek naszej skali. Przełączmy na środek przełącznikiem. I oczywiście na mierniczku, na generatorze ustawmy 525 kHz. Mamy początek pasma, czyli złapaliśmy nasz generator na sygnał na naszym odbiorniku. Możemy sobie tę antenę jeszcze ustawić, tak żebyście widzieli, co robię. Teraz spróbujmy 700 kHz. Czy złapiemy? Przypuszczam, że tak. O, idealnie się wbiliśmy w częstotliwość. Sprawdźmy magiczny 1 MHz. Mamy. Nawet coś łapiemy, zakłócenie, ale coś jest. Sprawdźmy końcówkę pasma, czyli jest to 1,6 MHz. 1,6. Mamy. Czyli zakres fal średnich w tym odbiorniku Monika jest sprawny. No to co, sprawdźmy, słuchajcie, jeszcze zakres fal krótkich w tym odbiorniku. Sobie przełączmy nasz magiczny przełącznik na końcówkę. Powinniśmy zaraz usłyszeć szum odbiornika, słychać coś tam szumi. Tylko zaznaczam, może nie kontaktować, bo to mówię, może być zaśniedziałe trochę. Dobrze, mamy 5,8 MHz. Sobie zobaczmy, czy złapiemy taką. A coś tam było. Na końcówce nie, ale czyli przypuszczam, że początek pasma może być 5 MHz. Nie, to było zbyt piękne. Zróbmy 5,5 MHz. Nie. A to sobie postroimy naszym.
Czyli 5, 6 powinniśmy 5,650. Jest 5 MHz, 5,6,5 MHz mamy początek skali na odbiorniku Monika. Zróbmy sobie na przykład 7 MHz, czyli to będzie mniej więcej środek skali odbiornika Monika z Rzeszowa. Mamy. Zróbmy sobie 8,5 MHz. 8,5 i zobaczmy, czy gdzieś tutaj złapiemy nasz sygnał. Jest. No i możemy oczywiście końcówkę pasma, czyli około tych 10 MHz, które mamy magicznie napisane na skali. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj nam Monika zapiszczy. Jest. Precyzor również działa, widzicie. Możemy dostroić się do sygnału. Czyli widzimy, że nasze radio działa. Ale sprawdźmy jeszcze, bo mamy taką możliwość. Aż na sam koniec tutaj naszego odbiornika z zakresu. Co nam Monika mamy 11,8, czyżby 12? Się chyba odbiło. Moi drodzy, po dostrojeniu się jeszcze precyzorem, jak słyszycie i widzicie na długim ujęciu, nasza Monika jest w stanie odebrać 13 MHz na końcówce pasma. Ok, to by było na tyle z naszego testu. Wiemy, że nasza przerobiona antena, którą tutaj widzicie, po dolutowaniu rezystora na wyjściu w samej naszej wtyczce, działa. Widzę, że sygnał z generatora nie zniekształca się aż tak bardzo, czyli jest ok. Czyli bazując na dokumentacji odbiornika Śnieżka, gdzie był bardzo ładny, fajny, ciekawy rysunek właśnie anteny do pomiarów torów AM, po przeliczeniu według wzoru, który tam jest podany. Oczywiście zamieszczę Wam ten dokument jako PDF, będziecie mogli sobie pobrać tą stronę z tym wykresem, tam rysunkiem, żeby ewentualnie jaką antenę zbudować, ale również zamieszczę ją na filmie, po prostu będzie jako ujęcie pokazane, o co konkretnie mi chodzi, o który rezystor, więc obliczyliśmy to, że wyszło, że rezystor, który po prostu montowaliśmy w naszej tutaj wtyczce, wynosił 360 ohmów. Wiemy, że wtyczka nie powoduje żadnych tam zwarć wewnątrz, czyli nasze zaizolowanie przewodu plus tego rezystora poskutkowało, że nie ma problemów, jeżeli chodzi o kontakt. Moi drodzy, liczę, że to była już trzecia i ostatnia część naszych perypetii z naszą tutaj anteną do testowania zakresów i toru AM, naszą anteną pętlową. Tak jak wspomniałem, nagrałem tą część tylko dlatego, że nie dawało mi to po prostu spokoju, że w poprzedniej części, jak widzieliście, była okazja zbudowania tej anteny, zadziałało to. Ale po prostu przy kilku pomiarach, które wykonywałem, antena się potrafiła
i generator potrafił się wzbudzić, co powodowało, że ten sygnał był taki dosyć dziwny w odbiorniku. Tak więc szukając informacji, znalazłem informację właśnie przypadkowo w odbiorniku Śnieżka, z tego względu, że akurat zamieszczałem też informacje na szorcie odnośnie Śnieżki na kanale, więc przyjrzałem sobie dokumentację, jak trafiłem na tę właśnie antenę i było wyszczególnione, że powinien tam być rezystor, który wstępnie po prostu obciąży nam generator, nie powodując jakichś tam zniekształceń i zakłóceń w wzbudzaniu się na przykład generatora, jakichś innych po prostu problemów przy badaniu toru AM. Poza tym, moi drodzy, zobaczycie jeszcze, jak ten proces budowy tej anteny powstał. Będziecie mogli obejrzeć za chwilę ponownie część drugą, która jest w tej filmie na samym końcu dodana. Z tego względu, że podczas montażu filmu wystąpił jakiś dziwny problem z synchronizacją nagrań, które tam występowały, czyli to, co podczas testu wykonywałem na generatorze w pierwszej wersji, czyli bez tego rezystora, który tutaj jest schowany, na drugim ujęciu było po prostu przesunięte i po prostu ja coś tłumaczyłem, na generatorze ustawiałem, a dopiero po chwili na drugim ujęciu to było widoczne. Problem ten został usunięty i postanowiłem wam tą drugą część jako dodatek po prostu do tego nagrania zamieścić, więc osoby, które chciałyby zobaczyć jeszcze raz drugą część naprawioną, a że YouTube niestety nie umożliwia, nie ma możliwości podmiany filmu, trzeba by go wgrać ponownie i wszystko po prostu poprzednie, co było, trzeba było usunąć, oglądalność, więc postanowiłem, że dodam tą drugą część ponownie do tego materiału, który tutaj widzicie, trzeciej części odnośnie naszej anteny, więc osoby, które są chętne do obejrzenia, zapraszam obejrzeć sobie jeszcze raz, tam wystąpi cały proces, jak tą antenę po prostu budowaliśmy, jak gotowaliśmy, też tam trochę rzeczy wytłumaczyłem, jak również robiliśmy pierwsze testy właśnie też na radyjku Monika, na generatorze, z tą różnicą, że teraz drugie ujęcie drugiego telefonu, który tutaj nagrywał nam generator, będzie prawidłowo zsynchronizowane z pierwszym ujęciem, czyli to, co tutaj robiliśmy, szukaliśmy, regulowałem, to będzie widoczne na drugim ujęciu. Moi drodzy, bardzo dziękuję również wszystkim osobom, które wspierają kanał, za wszelkie wasze komentarze, lajki, łapki w górę, subskrypcje, które się po prostu teraz zaczęły bardzo mocno znowu pojawiać. Dziękuję za postawianie mi kawy wszystkim osobom, które to zrobiły. Bardzo wam dziękuję. Poza tym dziękuję również za wsparcie i zakup podziękowań do niektórych filmów, które osoby zakupiły i taką wpłatę YouTube mi tutaj udostępniał już na kanale. Tak więc jeszcze raz wam, moi drodzy, serdecznie dziękuję. Mobilizuje mnie to oczywiście do dalszego działania, do dalszych jakichś ciekawych pomysłów, które chcę wam tutaj pokazywać. Tak więc jak macie ochotę wesprzeć mój kanał i to, co robię, co wam pokazuję, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, postawienia mi kawy, co to się przyda chociażby na kawę, jak również na jakieś narzędzia czy jakieś inne ciekawe rzeczy, które przydadzą się w warsztacie czy tutaj podczas prezentacji, jak również zakupu jakichś różnych przyrządów czy innych ciekawych rzeczy, które można wam tutaj przedstawić. Tak więc, moi drodzy, ja dziękuję za uwagę tej części. Zapraszam do obejrzenia poprawionej drugiej części filmu z budowy anteny, który się zaraz tutaj rozpocznie. Jeżeli te osoby, które już to widziały, nie chcą tego oglądać, to dziękuję, że byliście, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcecie obejrzeć jeszcze raz naprawiony materiał, zachęcam. Nic nowego się oczywiście nie pojawi, ale po prostu możecie sobie obejrzeć do końca, chociażby przy kawie, ten materiał i jak ktoś będzie chciał, może postawić mi kawę. Tak więc jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym ciekawym filmie. Pozdrawiam. Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektronika.
Dzisiaj druga część na temat anteny pętlowej do współpracy z naszym generatorem. Jak już zapewne pamiętacie, jakiś czas temu pojawiła się część pierwsza na naszym kanale z filmem odnośnie anteny. Wtedy pokazywałem Wam, że zakupiłem taką oto antenkę na zakres fal długich, średnich. Jest to typowa antena pętlowa do współpracy z jakąś tam wieżą, mniejsza o firmę. Sprzęt, co ciekawe, posiada u góry naciągnięty przewód, drut wokół swojej tutaj ramki, tworząc pętlę. Dzięki temu jesteśmy w stanie tą antenę po prostu wykorzystać w sprzęcie audio. Dzięki temu możemy odebrać fale radiowe z zakresu fal długich oraz średnich. My wykorzystamy tą antenę do przesłania sygnału z generatora, który tutaj posiadam. Już mieliście okazję widzieć jego możliwości. Ale niestety problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie jej teraz podłączyć, ponieważ ma taką, jak widzicie, czarną wtyczkę, którą się zapewne wpinało z tyłu obudowy wieży, tunera radiowego i antena sobie działała wtedy z głowicą od fal AM. My zaś potrzebujemy przerobić ten fragment na wtyczkę BMC. Więc co tu będziemy więcej mówić, kombinować? Najprostszym sposobem co będzie? Odcięcie przewodu od tej małej czarnej wtyczki, pobielić końcówki i założyć wtyk BNC, który umożliwi nam podłączenie tej oto anteny do generatora pod wyjście sygnałowe i będziemy mogli wtedy próbować generować odpowiednie częstotliwości z modulacją AM, no i będziemy mogli dzięki temu testować odbiorniki starsze na zakresach właśnie fal średnich, długich. Więc mamy taki oto dzisiaj prosty projekt do wykonania. To co, bierzemy się za odcięcie. Przyda się nam oczywiście nożyk, szczypce oraz cięcia boczne. Spróbujemy odciąć. Mamy wtyczkę odciętą. Wtyczka do utylizacji. Antenę sobie odsuńmy na bok. Skupmy się na przewodzie. Czyli mamy żyłę białą oraz czarną. Czarna jest to masa. Biały przewód jest to żyła gorąca, nazwijmy to. I aby to działało, potrzebujemy wtyk BNC. Mam tu trochę wtyków, coś zaraz poszukamy, jakąś wtyczkę. Wtyczek BNC. Tutaj, o! Mamy wtyczki BNC. Bardzo ładne. Wykorzystamy sobie jedną. Mamy oto taką wtyczkę, porządna wtyczka, pozłacany środek, skręcana z ruchomą głowicą, z elastyczną sprężynką z tyłu, chociaż jak wiadomo średnica przewodu bardzo się tu będzie różniła. Tak więc po odkręceniu wtyczki mamy izolację, możliwość wkręcenia przewodu gorącego oraz zalutowanie i zaciśnięcie przewodu masowego. Tak się tutaj to prezentuje. Przybliżę Wam, żebyście to widzieli. Opcja wtyku z wkręceniem, ewentualnie zalutowaniem. Ja bym preferował to zalutować, będzie lepsze połączenie. Oraz podlutować z tyłu tutaj do
tego metalowego, metalowej części, a przewód sobie tutaj zaciśniemy dodatkowo tymi klamrami, żeby w razie wugo przypadkiem nie szarpnąć za mocno i go nie urwać. Tak jak widzicie, jest porządny, więc przypuszczam, że idealnie się tutaj do naszych zadań się sprawdzi. Pomyślmy, czy zalutowanie, podlutowanie masy powinno się tutaj udać. Zalutujemy. Naprawdę prosta, krótka robota. Co tu możemy więcej powiedzieć? Najpierw sobie troszkę bardziej odizolujmy przewody. Wiadomo, uwaga na palce, aby nie pokaleczyć sobie palcy. Usuńmy nadmiar koszulki termokurczliwej. Mamy troszkę więcej odizolowane. Teraz wystarczy odizolować przewody. Mamy jeden odizolowany. Teraz spróbujmy odizolować część z tą czarną koszulką termokurczliwą. Również mamy, możemy sobie skręcić przewody, będzie nam łatwiej lutować. Posłużymy się do lutowania topnikiem, klasyczną cyną, no i lutownicą, stacją, którą już tutaj u mnie mieliście okazję widzieć. Możemy ją sobie teraz włączyć. Lutownica, stacja się nagrzewa, już się nagrzała z tego co widzę. Nałóżmy topnika na przewód. Troszkę spoiwa. Grot już się rozgrzał. Pobielmy końcówki przewodów. Będzie nam łatwiej, wiadomo, potem lutować. To niektóre osoby mają okazję kolejny raz zobaczyć mnie w akcji z lutownicą na filmie. Zawsze tylko wam opowiadam o odbiornikach, tak więc tym razem znowu coś lutujemy. Mamy końcówki, moi drodzy, pobielone. Nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo ładnie są końcóweczki pobielone. No i teraz kwestia złożenia całości. Izolacja również. I pomyślmy, czy nam tutaj to wystarczy. Czy jak sobie wprowadzimy przewód i go zalutujemy oraz drugi przewód masowy do obręczy, będzie według nas tutaj wystarczające. Odkręćmy sobie śrubkę, posłuszmy się szczypcami, będzie szybciej. Nie chcę szukać małego wkrętaka, bo akurat tutaj nie mam żadnego. Śrubka usunięta.
tak jak Wam wspominałem, jestem za tym, aby zalutować to połączenie, tak więc pożyjemy tutaj naszego topnika na tą część podzłacaną. Łatwiej będzie nam tutaj tą część zalutować. No i oczywiście posłuszmy się cyną. Lutownica rozgrzana. Mamy środek tego, co widzę, pobielony i zalutowany już. Powiedzmy, że wtyk jest ładnie pobielony również wewnątrz tego foru, gdzie będzie wkładany przewód. Teraz zobaczmy, ile my potrzebujemy pobielenia na obudowie tej wtyczki, aby przymocować przewód masowy. Czyli jeżeli go wprowadzimy spokojnie, tutaj możemy dokonać pobielenia z drugiej strony, więc nie powinno być problemu. Niestety nie mam żadnego tutaj chwytaka, który by mi tutaj pomógł z tym. To spróbuję przewód jest mocno sprężyjący niestety. Ok, środek mamy zlutowany. Przewód jest stabilny. Tak więc teraz nam przychodzi tutaj zlutowanie przewodu. Masowego. Włożymy się prowadzenie przewodu do otworka w osie. Przewód już ładnie nam tutaj wyszedł. Tak więc spróbujmy teraz zalutować tą część wtyczki przy ekranie. Posłużymy się również troszkę tutaj ogrzaniem topnika. Ok, połączenie wykonane.
mamy idealne połączenie zarówno ekranu, jak i żyły gorącej, czyli tego naszego tutaj środka. Teraz możemy posłużyć się małymi szczypcami, aby delikatnie zacisnąć sobie tą część wtyku. Przewód jest usztywniony. Ta część jest ruchoma, tak jak powinna być. Teraz zostało nam założenie tutaj, proszę, izolacji oraz części odpowiedzialnej za skręcenie tego całego. I takim to sposobie, moi drodzy, mamy wtyk. To sobie chwycimy, żeby ją bardziej dokręcić. O. Mamy przerobioną wtyczkę od anteny pętlowej na wtyk, jak widzicie, BNC, pasujący do generatora. Teraz sobie ją tutaj przypasuję. Super, pasuje idealnie. Tak więc, moi drodzy, jak widzieliście, przerobiliśmy sobie wtyczkę. Mamy przygotowaną już antenę. Tak więc w kolejnym ujęciu sprawdzimy, czy ta antena i ta wtyczka sprawdzą się nam na zakresach fal, chociażby długich bądź średnich. Tak więc zapraszam do kolejnego ujęcia, gdzie zobaczymy, czy antena prześle nam sygnał z generatora na zakresie z modulacją fal AM do odbiornika. Powiedzmy, mam tutaj pod ręką akurat odbiornik Monika, możemy wykorzystać, i sprawdzimy, czy odbiornik Monika odbierze coś na zakresie fal długich. Tak więc, moi drodzy, przygotuję odbiornik, przygotuję stanowisko i wracamy w kolejnym ujęciu. Cześć, witajcie, moi drodzy, w drugim ujęciu. Tym razem, jak widzicie, mam przygotowane stanowisko testowe. Mamy radyjko Unitra Rzeszów Eltra Monika. To jest jedno z oryginalnych radyjek, ma jeszcze oryginalną plombę gwarancyjną, więc jest naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie. Nasza testowa antena pętlowa, którą przed chwilką widzieliście, jak zmieniałem wtyk w niej. Na drugim ujęciu z aparatu widać nasz generator sygnałowy, na którym będziemy testować, czy antena się tutaj nam sprawdzi. Żeby nie było, że jest to kwestia tutaj przewodu, coś, Bartek, kombinujesz. Przewód sobie wyrzucimy całkowicie z dala. Mamy samą antenę tu z boku, jak to się mówi, na biurku. I mamy nasz odbiorniczek. Ustawiam odbiornik na zakres fal długich. Jest. Odpalamy. Mamy oczywiście zakłócenia w tle. No to co? Były wskazówki, było to jakieś, nie wiem, 250, 270 kHz. No to na naszym generatorze włączamy sobie modulację AM, FM wyłączamy, ustawiamy sobie amplitudę na początek 50, oj, jeszcze raz, 50 bez kropki sobie, częstotliwość, no robimy 270 weźmy i spróbujmy coś namierzyć. Niestety cisza. Zwiększmy amplitudę do 80. O!
czyli przybliżanie antenki działa, czyli moi drodzy, mamy sygnał z naszego generatora na zakresie fal długich w granicy 270 kHz, czyli tak tutaj wskazuje generator 0,270 z amplitudą 80 dB mikrowoltów z modulacją 70%. Możemy ewentualnie sobie jeszcze modulację zmienić. Możemy dać trochę większą. Tam 80%. Amplitudę możemy dać większą. Jak słyszycie, słychać również zakłócenia, które są w okolicy. No to sprawdźmy sobie może inną częstotliwość. 230 kHz, którą tutaj mamy. Częstotliwość 230. No, mamy idealnie z zakłóceniami, prawdopodobnie gdzieś tu w jakiejś przetwornicy u mnie w pokoju. Zmniejszmy sobie amplitudę. A zaskoczmy na częstotliwości 200 kHz. Czyli mamy ustawione 200 kHz, częstotliwość 2.0. Czyli widzimy, że również nam ładnie tutaj odbiera. Nawet 90, żeby było porządniej. No to sprawdźmy sobie częstotliwość. Powinno być 170 kHz. No, to mamy 170 kHz. Zjedźmy na sam dół, czyli tu byśmy mieli około 150 kHz. Zobaczmy, czy mamy. Mamy, moi drodzy. Czy można powiedzieć, że odbiornik Monika jest naprawdę bardzo fajno zestrojony. No to jak sprawdzamy zakres fal długich, sprawdźmy zakres fal średnich, słuchajcie. To co? Przełączamy Monikę na zakres fal średnich. Mamy średnie. I jak mamy tutaj początek skali, jak widzicie, 525 kHz, no to ustawmy sobie również 525 kHz na naszym generatorze. 525. Mamy. Sprawdźmy sobie częstotliwość. Tutaj mamy 700 kHz. Mamy idealnie. Tutaj mamy nadrukowane 1 MHz. Sprawdźmy częstotliwość 1 MHz. Zróbmy sobie tak, 999. Czyli mamy idealnie i na końcu skali mamy 1,6 MHz. Na samym koniuszku, czyli zobaczmy 1,6. Mamy, czyli odbiornik pozwala nam jeszcze troszkę łapie zakłócenia różnego rodzaju. Zobaczmy, do ilu ten odbiornik
pozwala się tutaj nam zestroić. 1,7. Czyli na końcu strali mamy 1,68 MHz. Spróbujmy zakres fal krótkich w tym odbiorniku. Przekręćmy sobie odbiornik na początek skali. 5,8 MHz. Prawdopodobnie zaśmiedziały jest przełącznik. Nie kontaktuje coś. Mamy 7 MHz. Sprawdźmy 10 MHz, czyli końcówka skali Moniki. No, się zgadzało. Mamy jeszcze lekki zapas. Zobaczmy, do ilu nasza Monisia mamy 12. To jest 12 za dużo. To jest końcówka skali na zakresie fal krótkich. Tak więc naprawdę Monika jest bardzo fajna, dobrze zestrojona. Posiada jeszcze, tak jak wspominałem Wam, oryginalną plombę gwarancyjną, więc radyjko nie jest przeze mnie otwierane, nie jest modyfikowane w żaden sposób. Tak więc mieliśmy okazję sprawdzenia po tylu latach, jak to radyjko się zachowuje. A przypomnę, że mam tu ją w oryginalnym opakowaniu. Są oryginalne dokumenty. Możemy jako ciekawostkę sprawdzić, kiedy odbiornik został sprzedany. Został sprzedany 8 października 1984 roku, a wyprodukowany 21 września 1984. Czyli jak widzicie, po tylu latach radio działa dalej. Nie jest w żaden sposób tutaj przerabiane przez mnie czy przez kogoś innego. Oryginalna plomba w komorze baterii już się w nim znajduje. Więc odbiornik jest naprawdę bardzo fajnie zestrojony. Trzyma parametry. Co by tu więcej powiedzieć? Udało się sprawdzić antenę pętlową przy zastosowaniu naszego tutaj odbiorniczka Monika. Prosty sposób, jak widzieliście, nowy z takim, no powiedzmy, przyrząd do testowania odbiorników mamy. Zastanawiałem się nad zbudowaniem anteny jednej, z którą widziałem w dokumentacji wobuloskopu Neratronika, gdzie producent wyrysował dane technicznie całkowicie takiej anteny, pokazał konkretne wymiary, co i jak ją zbudować, jak poprowadzić przewody. Chciałem zbudować tamtą antenkę, ale widzę, że ta antena tutaj prosta, pętla, ona posiada tutaj, żeby można skłamać, 5 pętli nawiniętych z drutu.
sprawdziła się i dzięki temu, jak słyszeliście, mogliśmy przetestować nasz tutaj generator sygnałowy na modulacji sygnałów AM na odbiorniku Monika z Rzeszowa. Zaznaczam to jako Monika Rzeszów. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, obejrzenie tego prostego, krótkiego, mam nadzieję, filmiku takiego warsztatowego. Była to druga część filmu, czyli druga i ostatnia, bo zrobiliśmy sobie już tą antenę i widzieliście, że ona działa. Co by to więcej mam powiedzieć? No, mamy kolejny przyrząd do testowania odbiorników. Niebawem Wam zaprezentuję inne ciekawe, które po prostu posiadam. Będziecie mogli sobie podejrzeć, jak w prosty sposób można wyposażyć swój prosty, mały, hobbystyczny warsztat domowy, stosując chociażby proste mierniki, przyrządy ogólnie dostępne, ewentualnie przyrządy z drugiej ręki, ponaprawiać, skalibrować na tyle, ile się da i możecie sobie hobbystycznie próbować bawić się, zestrajać odbiorniki. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapki w górę. Co więcej, możecie mi postawić kawę, zaznaczam, lubię kawę, więc możecie mi tutaj kawę śmiało postawić. Linki do opcji kupienia mi kawy są w podpisach pod filmami. Dokumentacja, jakieś schematy też są dostępne pod filmami w opisach. Śmiało klikajcie w opisy, czytajcie. Co ważne, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jesteśmy już dostępni na Facebooku, więc też tematy, które tutaj są poruszane też na Facebooku. Niestety na Facebooku nie odpowiadam za bardzo, nie komentuję. Od tego będzie forum dyskusyjne, tam tylko publikujemy treści, filmy i inne ciekawe rzeczy. Co by tu więcej powiedzieć? Dziękuję, że byliście, że wpadliście. Zapraszam na kolejny ciekawy film z warsztatu, ewentualnie jakąś ciekawą prezentację. Pozdrawiam.